Daria, jestem członkinią kooperatywy i stamtąd też dowiedziałam się o tym wydarzeniu. Jest tutaj nas trochę więcej z kooperatywy i po prostu jestem zainteresowana tematem, ale tak naprawdę w życiu codziennym robię coś zupełnie innego, niezwiązanego z żywnością, produkcją żywności, ani dystrybucją. Mogę kupić w miejscu mojego zamieszkania jedzenie, które jest lokalne, które jest etycznie produkowane. Fajnie jest na przykład, jeżeli jeszcze nawet znam tych producentów, a właśnie w kooperatywie niektórych znam i to jest ogromna wartość dla mnie. W ogóle po prostu kupować w miejscach, które właśnie takimi ideami podążają, czyli są lokalne, sprzedają żywność sezonową. A w kuchni na pewno to jest niemarnowanie żywności i właśnie na przykład gotowanie sezonowe, czyli z tego, co mamy akurat lokalnie w tym momencie dostępne w sklepach, ale właśnie tych sklepach, które wybierają żywność sezonową, no bo wiadomo, w zwykłym supermarkecie znajdziemy teraz wszystko przez cały rok. Dla mnie dużą wartością jest to, że właśnie takie rzeczy niekoniecznie oczywiste w naszym społeczeństwie tam są, w naszej społeczności są akceptowane, są normalne i każda inność tam jest okej. I dlatego chyba każdy się dobrze czuje w takiej społeczności. Ja przynajmniej mam takie wrażenie.